Tato, tato, zrób mi samochód. Ale synku, jaki samochód? Taki fajny, taki co się ściga. Jeśli fajny i taki co się ściga, to ja znam tylko jeden. Bolid F1. Do wykonania dzisiejszego projektu użyjemy taki oto fragment deseczki sosnowej. Deseczki o grubości 2,5 cm, czyli tak zwanej calówki. Przyjrzyjmy się powierzchni tej deseczki. Z tyłu wygląda tak, natomiast z góry widać od razu to, co rzuca się w oczy, to taki wyciek żywicy. Na szczęście raczej tylko powierzchniowy. Są tutaj jeszcze jakieś drobne plamki. Gdy przyjrzymy się dokładniej tej oto desce, widzimy takie tutaj pęknięcie. I to pęknięcie może mieć około 5 mm. Moglibyśmy to zignorować, ale odetniemy sobie ten fragment na pilę. Ponieważ chcemy wykorzystać fragment o długości około 25 cm, w związku z tym widzimy, że 25 cm jest gdzieś tutaj, o szerokości około 10 cm, czyli jeśli odetniemy 10,9, jeśli odetniemy ten oto fragment, który zawiera pęknięcie, to wykorzystamy właściwie do końca tej deseczki. Kółka samochodu wykonamy z dwóch wałków. Jeden grubszy, taki wałeczek dębowy, i drugi wałeczek sosnowy. Obydwa wałki potniemy w plasterki o grubości 2 cm, czyli potrzebujemy dwa kółeczka, te duże, i dwa kółeczka, te mniejsze. Po struganiu i docięciu otrzymaliśmy deseczkę o długości 25 cm, szerokości 9,5 cm i grubości 2 cm 3 mm. Mamy również cztery koła, dwa koła tylne duże i dwa koła małe przednie. Tylne mają średnicę 4,5 cm. A te przednie mają średnicę 2 cm i 8 mm. Wszystkie koła są grube na 2 cm. Mamy już wstępny zarys kształtu naszego samochodu. Ten obszar zakreskowany będzie do wycięcia. Wycięcie z jednej strony, wycięcie z drugiej strony. Tu mamy spoiler tylni, spoiler przedni, miejsce na koła z przodu, jak również miejsce na koła z tyłu.
nawiercimy teraz otwory pod osie kół. Najpierw wywiercimy otwór wiertłem o grubości 3 mm, a następnie rozwiercimy to wiertłem o grubości 6,5 mm, ponieważ zastosujemy osie o grubości 6 mm. Nasz samochodzik posiada już taki oto kształt. A żeby go troszkę odchudzić, na pile taśmowej zciąłem ze skosa przód naszego bolidu, jak również tył. Dzięki temu otrzymaliśmy taki ciekawszy kształt. Spoiler przedni jest tutaj, a to jest spoiler tylny. Po szlifowaniu nasz samochodzik wygląda już tak. Mamy również wyszlifowane koła oraz docięte osie. Pora na malowanie. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, jakich kolorów użyję. Jak zwykle łatwo nie było. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. Brakło rodzynki na torcie.